Good morning. Dzień dobry wszystkim. How's everybody today? Jak dzisiejsze samopoczucie? Very good. Yes, it's good day today. Piękny dzień. If you missed out on our prayer session this morning at the beach. Jeżeli nie było was dzisiaj na naszej sesji modlitewnej na plaży rano. You missed out on a good time. Straciliście dobre chwile. It was really neat to just study the Bible together. Było wspaniałą rzeczą studiować Biblię wspólnie. Let people share what God had spoken to them. Dzieląc się tym, co Bóg do nich przemawiał. And then to lift our hearts in prayer. I wznosić swoje serca w modlitwie. And I appreciated the meeting this morning about prayer. I bardzo dzisiaj dobrze odbierałem to, co tam się działo. How it's time for us to really start talking to God. Gdyż jest czas dla nas, byśmy zaczęli naprawdę rozmawiać z Bogiem. Dzisiaj, zanim zaczniemy, chciałbym zaśpiewać pieśń. It's entitled Flesh of His Flesh. Jest zatytułowana Ciało z Ciała. And it talks about how we are really the family of God. I mówi o tym, że my naprawdę jesteśmy rodziną Boga. How we are truly a part of His body. Że naprawdę jesteśmy częścią Jego ciała. And how all of us are related together. I jak wszyscy razem jesteśmy ze sobą spokrewnieni. And my son and I are going to sing this for you. I mój syn i ja będziemy śpiewali and dla I was. I hope you can understand. I'm sorry we're singing in English. I mam nadzieję, że to zrozumiecie. Przykro nam jest, że tylko po angielsku możemy śpiewać. Flesh of His flesh, bone of His bone, His Spirit has brought us together as one. Though we may be separate, we're one perfect whole, for we are His body and He is our soul. Flesh of His flesh, bone of His bone, the Spirit has brought us together as one. Though we may be separate, we're one perfect whole, for we are His body and He is our soul. We are the blessed receivers of His inexhaustible love. Christ is made of. We are flesh of His flesh, bone of His bone, His Spirit has brought us together as one. Though we may be separate, we're one perfect whole, for we are His body and He is our soul. Forever have one another, 'cause we belong to the Lord. And so we belong to each other, and that is our greatest reward. We are flesh of His flesh, bone of His bone, His Spirit has brought us together as one. Though we may be separate, we're one perfect whole, for we are His body and He is our soul. We are flesh of His flesh, bone of His bone,
His Spirit has brought us together as one. Though we may be separate, we're one perfect whole. For we are His body and He is our soul. For we are His body and He is our soul. That was fun. Było fajnie śpiewać. We haven't. This is actually the first time we've really sung together. Tak w zasadzie to jest pierwszy raz, kiedy razem zaśpiewaliśmy. Except for last Sabbath when we were at the hospital. Z wyjątkiem ostatniej soboty, kiedy pojechaliśmy do szpitala. We put that one together over at the hospital, and it was fun to sing. W szpitalu dopiero pierwszy raz próbowaliśmy. I would like for you to open your Bibles to 2 Peter. Chciałbym, abyśmy otworzyli nasze Biblię na drugim liście Piotra, chapter one, w rozdziale pierwszym, and verses 3 and 4. I czytali wersety 3 i 4. I'm going to give this one to you the other night, and I forgot. Chciałem któregoś wieczoru ten tekst wam podać, ale zapomniałem o nim zupełnie. This is one of my very favorite texts in the scriptures. Jest to jeden z tych najbardziej ulubionych tekstów w Biblii. And it says there, seeing that His divine power has granted us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of Him who has called us by His own glory and excellence. Go ahead, verse 3, 2 Peter, chapter 1. Seems like verse it's 3. Something else. Really? That's 2 Peter? Okay. Tak samo boska Jego wszechmoc udzieliła nam tego wszystkiego, co się odnosi do życia i pobożności przez poznanie tego, który powołał nas swoją chwałą i doskonałością. And four, two. Mm-hmm. Verse 4, by these He has granted unto us precious and magnificent promises, in order by them you might become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. Przez nie zostały nam udzielone drogocenne i największe obietnice, abyście się przez nie stali uczestnikami boskiej natury, gdy już wyrwaliście się ze psucia wywołanego rządzą na świecie. First of all, God promises to give us everything we need for life. Przede wszystkim Bóg obiecuje dać nam wszystko to, co jest niezbędne do życia. Whether it's fresh air, bez względu na to, czy jest to świeże powietrze, fresh water, czysta woda, gives us a place over our head. Daje nam dach nad głową. He gives us food, daje nam pożywienie, clothing, ubrania. Everything we need for life. Wszystko to, co potrzebujemy do życia. And then it says everything we need for godliness. I jest napisane, że wszystko to, co potrzebujemy do bycia pobożnymi. So that we can be like Jesus. Byśmy mogli być tacy jak Jezus. And then it says in verse 4, i w wersecie 4 czytamy, through these precious promises that He gives to us, poprzez te wszystkie drogocenne obietnice, które nam daje, we become partakers of the divine nature. Stajemy się uczestnikami boskiej natury. I like that. Bardzo mi się to podoba. Because here Jesus came on a long, expensive journey. Dlatego, że Jezus udał się w tą drogą podróż. So that He could become human. Tak, że stał się człowiekiem. And then He says, I give you my divine nature. I mówi, daję wam moją boską naturę. So that we become sons and daughters of the King. Tak, że możemy stać się synami i córkami króla. Do I believe that? Czy wierzę w to? Yes. Tak. Do I understand it? Czy rozumiem to? No. Nie. It's hard to understand why God would make us a part of His family. Jest trudno zaprawdę pojąć, dlaczego Bóg chce uczynić nas częścią swojej rodziny. Now I want to tell you two stories this morning. Dzisiaj rano opowiem dwie historie. One of them is going to be the one that I didn't tell you last night. Jedna z nich to będzie ta, której nie opowiedziałem wczoraj wieczorem. But first I'm going to tell you one that happened to me just back in May. Ale druga będzie dotyczyła tego, co przydarzyło mi się w maju i opowiem ją pierwszą. I am the choir director at our school. Jestem dyrektorem chóru w mojej szkole. Not because I have a great musical ability. Nie dlatego, że mam jakieś muzyczne umiejętności wielkie. But because nobody else wanted the music department. Ale dlatego, że nikt inny się nie chciał tym zajmować. And so they gave it to me.
Dlatego powierzono tę funkcję mnie. Sometimes you have to do that when you're at schools, small schools like ours. Czasami takie rzeczy trzeba czynić, jeżeli jesteście w małych szkołach, taka jak ta, w której ja jestem. And I have two choirs. I dostałem dwa chóry. In the one choir I have about 75 members. I w jednym było 75 osób. And then I have another choir that's got about 30 members. A w drugim było 30 osób. And we do a lot of traveling. I dużo podróżowaliśmy wspólnie. And we go and share God's love with many people. I jeździliśmy, dzieliliśmy się Bożą miłością z innymi ludźmi. Well, there was our students' spiritual life was seeming to going downhill. Wyglądało na to, że życie duchowe naszych studentów staczało się po równi pochyłej. And we were praying for revival and reformation. I modliliśmy się o ożywienie i reformację w naszej szkole. And we were getting ready to take a choir trip to a town about 3 hours south of us. I przygotowywaliśmy się do tego, by udać się do miasta, które było oddalone około 3 godziny od nas. And not only am I the choir director, i nie tylko jestem dyrektorem chóru, but I'm also the bus driver. Ale jestem także kierowcą autobusu. And so we got everybody on board. Więc załadowaliśmy wszystkich do środka. Got all the sleeping bags and stuff. Wnieśliśmy te wszystkie śpiwory i inne rzeczy do środka. We all got in the big old bus. I byliśmy w samochodzie. We started heading south on Friday afternoon. I w piątek po południu zaczęliśmy kierować się ku południowi kraju. And we got about two hours from the school. I gdzieś odległości 2 godzin od naszej szkoły. And we stopped at a rest stop. Zatrzymaliśmy się, by odpocząć. And I went to start the bus after that. I próbowałem potem odpalić autobus. And it just went like that. Didn't start. Nie chciał odpalić. Now here I am with 30 kids. I znajduję się tutaj z 30 dzieci. And a bus that won't start. I autobusem, który nie chce ruszyć. I said, oh no, we're in big trouble. I myślę, aha, jesteśmy w tarapatach. Fortunately, we had a van with us and we jumped the bus off. Ale na całe szczęście był z nami też mikrobus. But I noticed that the charge meter was not the it wasn't charging. Charging the battery? Yeah, it wasn't charging the battery. Mm-hmm. The van? The on our bus. Aha. Okazało się, że coś było z akumulatorem w naszym tym autobusie. We call it the alternator. Wezwaliśmy alternator. Aha. Yeah, that's what we call. Tak. Okay. Przedzwoniliśmy po alternator. We knew, I realized that the alternator was bad. Aha, dobrze. Tak, ta część się nazywała alternatorem i ona była właśnie zepsuta. So we got in the bus with hardly any juice in the battery. Więc wsiedliśmy from the bus to the bus or no, from the bus to the van. We got the bus started, but the alternator wasn't working. I could tell that it wasn't working. Aha. Okay. After a while the bus started working. Yes. Uh-huh. Dobrze, po pewnym czasie udało się odpalić autobus, ale okazało się, że ten alternator nie działa. And we continued to drive south. Jechaliśmy na południe. And but the bus hardly had any electrical charge to continue to operate. Ale ten autobus miał coraz mniej energii, nie miał z czego pobierać. Soon I didn't have any lights. I wkrótce nie miałem już świateł. And I didn't have any blinkers. I nie było już kierunkowskazów. And I knew we were in big trouble. I wiedziałem, że jesteśmy w poważnych kłopotach. Finally we found a place that sold alternators. Znaleźliśmy miejsce, gdzie sprzedawano alternatory. And fortunately the people had tools there that we could use. I na całe szczęście ci ludzie tam mieli konieczne narzędzia. And so we started working on the bus right in the parking lot. I na parkingu zaczęliśmy naprawiać ten autobus. And while about 4 of us were working on the bus. I było nas 4, którzy się tym zajmowali. The rest of the kids were out in the parking lot throwing the ball around. A reszta dzieciaków na parkingu bawiła się, rzucali sobie piłkę. Some were reading their Bible. Niektórzy czytali Biblię. People were studying for their classes. Ludzie przygotowywali się do swoich lekcji. But they were just having a good time relaxing. Ale generalnie byli odpoczywali, dobrze się bawili. We were able to get the alternator repaired. I udało się naprawić ten alternator. And finally we got it repaired and we started the bus. Odpaliliśmy autobus. And it was running good. I teraz działał już dobrze. So just then we were right outside from a pizza store.
I właśnie wtedy zobaczyliśmy miejsce, gdzie sprzedawano pizzę. And all of a sudden the owners of the pizza store came out with all these pizzas. I wówczas właściciel wyszedł z pizzami w swoich rękach. And they had all this soft drink. I z różnymi napojami. And they said there were some customers that came into our store a few minutes ago. I powiedział, że przed chwilą wszedł klient do naszej restauracji. And they saw you were having problems with your bus. I powiedział, że macie kłopoty ze swoim autobusem. So they paid for you to have some pizzas here. I zapłacił, żebyście wszyscy sobie pizzę zjedli. And we decided to make some pizzas too from our store. The people at the store made some pizzas for us also. Mm-hmm. I my także postanowiliśmy zrobić jeszcze pizzę dla was. And they gave it, they said we're giving you the soft drinks too because the kids are probably thirsty. I dajemy wam też te napoje, ponieważ prawdopodobnie tym dzieciom chce się pić. And I was just like, what? Why did you do that? Dlaczego to zrobiliście? Oh, they said it wasn't just us. On powie, to nie tylko dzięki nam. It was some customers that were over there that left already. Dlatego, że byli tam jeszcze inni klienci, którzy już odjechali. So we thanked them very much. Bardzo im podziękowaliśmy. And then we went into their store there. I poszliśmy do ich restauracji. And we sang them a song. Zaśpiewaliśmy im piosenkę. And they just beamed as we were singing. I gdy śpiewaliśmy, oni promienieli. And then we went back to the place where we bought the alternator and where we used the tools. I wróciliśmy do tego miejsca, gdzie kupiliśmy alternator i skąd pożyczyliśmy narzędzia. And we sang a song to them. I wtedy im zaśpiewaliśmy piosenkę. And when we were finished. I wtedy już i kiedy kończyliśmy. There was one man behind the counter. Za ladą był pewien człowiek. And his eyes were just brimming with tears. Jego oczy wypełniły się łzami. He says, I've never seen young people like that before. Powiedział, jeszcze nigdy nie widziałem takich młodych ludzi. What kind of school are you anyway? Cóż to za szkoła? I said, oh, we're a church school. Powiedziałem, o, jesteśmy szkołą kościelną. He says, well, the love of God just flows from you. Dlatego, że miłość Boża z was się wylewa. And I said, but the love of God flows from you guys because you helped us so much. A ja powiedziałam, że miłość Boża z was się wylewa, ponieważ tak bardzo nam pomogliście. They said, well, please come back again. Oni powiedzieli, wróćcie do nas znowu. I said, well, I hope the bus doesn't break down again. Powiedziałam, dobrze, ale mam nadzieję, że tym razem autobus się nie zepsuje. So we got in the bus and we started heading south again. Więc siedliśmy w autobus i pojechaliśmy. Before we had left, we had prayed especially that God would give us a special blessing on this trip. Zanim wsiedliśmy, modliliśmy się, by Bóg pobłogosławił naszą podróż w szczególny sposób. I czuliśmy, że Bóg odpowiada na nasze modlitwy. We got about 75 miles down the road. I przejechaliśmy około 75 mil. And all of a sudden the bus started going dum, 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 dum. I znowu złe rzeczy z autobusem zaczęły się dziać. And I'm going, what in the world is that? Co to jest? Is that the road that's doing that? Czy ta ulica jest jakaś krzywa? And I kept feeling it, doing, 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 doing. Couldn't figure it out. I nie mogłem tego rozszyfrować. And I started remembering the story of my father's truck, you know? I wtedy przypomniała mi się historia mojego ojca, który prowadził ciężarówkę. And I'm getting a little bit afraid about this. I trochę zacząłem się bać. So I pulled off the side of the road. Więc jechałem na pobocze. And I walked all around the bus, trying to figure out what was going on. Obszedłem autobus dookoła, próbując znaleźć przyczynę. Couldn't see anything. Ale nic nie mogłem dostrzec. So we got back in the bus. Więc z powrotem wsiadłem do autobusu. Didn't hear anything. I już nic nie słyszałem. We kept driving along. Jechaliśmy sobie. All of a sudden, dun, 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 dun. I nagle znowu te problemy. Now what in the world is going on? Co się dzieje? But then pretty soon it started disappearing. Ale znowu po pewnym czasie te efekty zniknęły. And it was slowly disappearing and then finally it was smooth again. I znowu jechał płynnie. So I got going fast. Więc teraz zacząłem prowadzić autobus szybko. And all of a sudden, bang! Like that. To się nagle wydarzyło. Ah, there was smoke that went everywhere. Nagle mnóstwo dymu się wszędzie pojawiło. And the back tire just completely blew out. Tylnia opona pękła, rozerwało ją. And there were pieces of tire everywhere, all over the road. I kawałki znajdowały się na całej drodze. It was the back left tire. Okazało się, że tylnia lewa opona. Now, there were dual tires on the back, so there were four tires in the back. Z tyłu były po dwa koła, czyli cztery opony razem. But the
The outside tire on the bus had blown out. I ta zewnętrzna opona strzeliła. So we finally started driving very slowly down the road. I teraz jechaliśmy już bardzo powolutku. Trying to find a place that would repair the tire. Próbując znaleźć miejsce, gdzie można byłoby ten problem naprawić. We had to drive for 30 miles. Musieliśmy jechać 30 mil. Before we found a truck stop. Zanim znaleźliśmy taki postój dla ciężarówek. And we pulled in just about sunset. I dotarliśmy tam tuż przed zachodem. The sun was just about to go down. Here it is, Friday night. Słońce miało już zajść, był piątek wieczór. And I'm saying, great. This is a good way to start the Sabbath. I mówię, wspaniale, niezły sposób rozpoczynania sabatu. And so we were there at the truck stop, no supper. I staliśmy tam bez kolacji. The church had been planning to have supper for us. Kościół, do którego jechaliśmy, przygotowywał dla nas kolację. And so there we were all just starving. I byliśmy bardzo głodni. And the sun's getting lower and lower. A słońce zachodziło coraz niżej. And we had called a person that could repair the tire. Przedzwoniliśmy po człowieka, który mógł naprawić to koło. They couldn't come for about 2 hours. Ale powiedział, że przez najbliższe 2 godziny nie będzie w stanie dojechać. So here it is, about 8 o'clock. 8 godzina. And they were not going to come until about 10 o'clock. I ten człowiek nie mógł przyjechać do 10 godziny. And here we are at this big truck stop. I stoimy tutaj na parkingu dla ciężarówek. And the sun finally is going down. A słońce już zachodzi. So we all gathered together to have sundown worship. Więc zebraliśmy się razem, by mieć wspólne nabożeństwo. It was nothing special. Nie było to czymś szczególnym. Not at first. Na początku. But then, as we started singing. Ale gdy zaczęliśmy śpiewać, then pretty soon some of the people started sharing. Wkrótce sharing? They started sharing testimonies. Wkrótce ludzie zaczęli wydawać świadectwa. And the more testimonies they started sharing, the more they wanted to share. I im więcej tych świadectw się pojawiało, tym więcej osób chciało się nimi dzielić. And we started spending a lot of time in prayer. I coraz więcej czasu poświęcaliśmy na modlitwę. And thanking God for all the blessings he had given us through that school year. Dziękując Bogu za wszystkie błogosławieństwa, które zesłał na nas podczas roku szkolnego. And a remarkable thing started happening. I niezwykłe rzeczy się stały. People started really pleading with God for his Holy Spirit's presence in their lives. Ludzie zaczęli wołać i pragnąć obecności Ducha Świętego w ich życiu. Pleading for his mercy and for his greatness. Błagając o jego łaskę i jego wspaniałość. And there were changes in people's lives that night. I tego wieczoru zaszły zmiany w życiu wielu z nich. Right in the middle of a parking lot. I na środku tego parkingu. With big old trucks going by. Akurat przejeżdżały te duże ciężarówki. It was a powerful time. A dla nas były to niezwykle duchowe chwile. Finally the repairman came to fix the tire. Przyjechał mechanik. And we got on the road about 11:15 that night. I o 11:15 w nocy wyruszyliśmy w dalszą podróż. We arrived at the church about 12:15. I dotarliśmy do kościoła 15 minut po północy. And everybody was tired. Wszyscy byli wyczerpani. Everybody was starving. Wszyscy umierali z głodu. The people still were up and they had all the food prepared for us. A ci ludzie w dalszym ciągu czekali na nas tym całym jedzeniem przygotowanym. We had breakfast or we had supper at 1 o'clock in the morning. Jedliśmy kolację o 1 w nocy. And then we went to bed. I poszliśmy do łóżek. And the next day we got up and went to the church and started singing. Następnego dnia rano poszliśmy, tego samego dnia, ale rano poszliśmy do kościoła. The Holy Spirit's power was really present. I śpiewaliśmy i moc Ducha Świętego bardzo mocno tam się objawiała. And the people in the church just started weeping. I ludzie w kościele zaczęli nagle płakać. And after the concert, people in the back got up and just praising the Lord. I po koncercie ludzie z tyłu zaczęli wstawać, uwielbiając Boga. And I've never been to a meeting where people just got up afterwards and just started praising God. Nigdy nie byłem się na takim spotkaniu, gdzie po prostu jednostki wstają i nagle zaczynają Boga uwielbiać. And then one lady came to me. I jedna kobieta podeszła do mnie. And she said, "Could you go to a hospital this afternoon?" I powiedziała, czy dzisiaj po południu moglibyście pojechać do szpitala? There's a patient there who's very ill. Dlatego, że jest tam pewien pacjent, jest bardzo chory. And she said,
I just feel the Holy Spirit's presence here at church today. A bardzo mocno wyczułam dzisiaj obecność Ducha Świętego w tym miejscu. There is a girl, she's 13 years old. Jest tam pewna dziewczynka, ma 13 lat. And she was in an automobile accident 1 month ago. I na nieszczęście brała przeżyła wypadek samochodowy. And the car had been going about 160 kilometers per hour. Samochód jechał z prędkością 160 km na godzinę. And they hit a bridge. I uderzył w most. And they went up and over the top of the bridge and down. I podbiło go i spadł z niego. About 200 meters, something like that. Około 200 metrów w dół. And they had a terrible accident. Ten wypadek był tragiczny. And this girl was in a coma. I ta dziewczynka znajdowała się w śpiączce. The guy who was driving was drunk. Człowiek, który prowadził samochód, był pijany. And he wasn't injured very badly, believe it or not. I trudno w to uwierzyć, ale nie był ciężko zraniony. But this young girl was in a coma. Ale ta młoda dziewczyna znalazła się w śpiączce. And she said, she's been in a coma now for over 1 month. I mówią, że śpi już tak od ponad miesiąca. Could you please come and sing to her? Czy moglibyście przyjść i zaśpiewać dla niej? So I said, oh, sure, it's on our way home, we'll do that. Dobrze, jest to po drodze naszego domu, uczynimy to. So we stopped at the hospital on the way home. Zatrzymaliśmy się w szpitalu. And we all filed in, all 30 of us. I cała nasza trzydziestka. And when we came up to the nurse's station. Kiedy podeszliśmy do gabinetu pielęgniarek. The nurse said, what's this? Pielęgniarka zapytała się, cóż to? And the lady who was with us said, oh, they came to sing to the patient who's been in a car accident. A ta kobieta, która była z nami, wyjaśniła, że oni przybyli do tej dziewczynki, która była w wypadku samochodowym. And the nurse said, I'm sorry, you can't come here. A pielęgniarka powiedziała, bardzo mi przykro, ale nie możecie wejść. The mother is not here. Dlatego, że matka nie jest tutaj. And I'm not gonna let you stand outside the door and sing. A ja wam nie pozwolę stać tam i śpiewać. You can't go into the room or nothing. Nie możecie wejść tam ani niczego robić. I started praying, dear God, what are we supposed to do here? Zacząłem się modlić. Drogi Boże, co mamy teraz uczynić? It's kind of an embarrassing situation for this lady who asked us. Była to trochę kłopotliwa sytuacja dla tej kobiety, która nas prosiła. And while I was praying, i gdy się modliłem, the nurse said, well, they can stand outside the door and sing to her. Pielęgniarka powiedziała, dobrze, mogą zaśpiewać, ale za drzwiami. But you can't go inside the room. Ale nie wolno wam wejść do samego pokoju. And I'm not, you cannot open the door. I nie możecie nawet otworzyć drzwi. And you can't pull back the curtain. I nie możecie odsłaniać zasłony. You just can't do that. Po prostu nie wolno wam tego. But the sister of the girl who was in the coma was there. Była tam siostra dziewczynki, która była w śpiączce. And she said, I don't care what the nurse says. I powiedziała, nie interesuje mnie to, co ta pielęgniarka mówi. She opened up the door. Otworzyła drzwi. She pulled back the curtain. Rozsunęła parawan. While we started singing. I zaczęliśmy śpiewać. And the nurse was quite angry. I pielęgniarka się zezłościła. At least for the first verse of the song. Przynajmniej podczas pierwszej zwrotki tej pieśni. And we were singing a song going, count your many blessings. I śpiewaliśmy, licząc Boże błogosławieństwa. Name all the blessings that God has given to you. Nazywając wszystkie błogosławieństwa, które Bóg ci daje. And as we got in the middle of the very first song, i gdy byliśmy w połowie tej pierwszej pieśni, an alarm started going off on the girl's body. They had an alarm that was hooked up to her. Włączył się wtedy alarm. And it started beeping. Beep, 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 beep. I zaczęło coś tam pipać. And the nurses went running into where she was. I szybko pielęgniarka przybiegła. And other nurses began gathering all through the hospital. I zaczęły się inne pielęgniarki ze szpitala gromadzić. And then we started singing the second song. I zaczęliśmy śpiewać drugą pieśń. And it's a song that's called No More Night. I ta pieśń miała takie słowa, już nigdy więcej nocy. And it talks about when Jesus comes again. I mówiła o tym, że kiedy Jezus powtórnie powróci, there's going to be no more tears. Nie będzie już więcej łez. And there's going to be no more night. I nie będzie więcej nocy. And it's going to be nothing but joy and peace. I nie będzie już nic więcej, tylko radość i pokój. And it describes how the mansions are right over there.
You can see the mansions that God has prepared. I opisuje te wszystkie mieszkania, które Bóg przygotował dla nas. And as we were singing, the nurses started weeping. I gdy tak śpiewaliśmy, te pielęgniarki zaczęły płakać. Just tears streaming down their faces. Łzy spływały po ich twarzach. And other nurses were just holding on to each other as they were crying. A inne pielęgniarki obejmowały tamte i trzymały. I wszyscy płakali. And they were continuing to work with this girl who was in the coma. I w międzyczasie, w dalszym ciągu coś przy tej dziewczynce tam robili. And then we sang nearer, still nearer. I wtedy zaśpiewaliśmy bliżej, o bliżej. I don't know if you know that song. Nie wiem, czy znacie tą pieśń. Nearer, still nearer, close. Beautiful hymn. Piękna pieśń. It's one of my favorite. Jedna z moich ulubionych. And as soon as we finished. I gdy skończyliśmy. Our students just gathered together and began praying for the girl. Ci studenci zgromadzili się, zaczęli się modlić za tą dziewczyną. And they asked God for a miracle. I prosili Boga o cud. God, will you please awaken her out of the coma? Boże, czy mógłbyś obudzić ją z tej śpiączki? Will you please heal her? Prosimy cię, uzdrów ją. After we finished prayer, the nurses all gathered around. I gdy skończyliśmy, pielęgniarki zgromadziły się przy nas. And our students were talking about the love of God. And i wtedy studenci zaczęli rozmawiać z nią, z nimi na temat Bożej miłości. And we quietly left and went back out and got in the bus. I po cichu wyszliśmy ze szpitala i wsiedliśmy do autobusu. And we left. I gdy opuściliśmy, went on home. Pojechaliśmy do domu. We had been at the hospital about 3:30. Byliśmy w szpitalu około 2:30. It took us about 4 hours to get home. Zajęło nam 4 godziny, by dojechać do domu. And as soon as I got home, the telephone was ringing. I gdy dotarłem do domu, przedzwonił telefon. And I answered the phone. Podniosłem słuchawkę. And it was the lady that had asked us to go to the hospital. I to była ta kobieta, która nas prosiła, byśmy jechali do szpitala. And she was just about crying on the phone. I płakała przy słuchawce. She was laughing and crying at the same time. Śmiała się i płakała w tym samym czasie. She says, "You'll never believe it." Mówiła, nigdy w to nie uwierzysz. She's opened up her eyes. Ona otworzyła swoje oczy. She's coming out of the coma. I wyszła z tej śpiączki w końcu. And we praise the Lord. Chwała Panu. Our students were just in awe. Nasi studenci za nim mówili. And they said, "God is really a God of love." I mówili, Bóg jest naprawdę Bogiem miłości. We saw him answer prayer right before our eyes. Widzieliśmy, jak Bóg odpowiedział na nasze modlitwy na naszych oczach. What was happening when that alarm went off? Co się stało, kiedy alarm się wyłączył? Ona zaczęła rozumieć wiele rzeczy, kiedy my śpiewaliśmy. And she started, a lot of saliva started occurring in her mouth at the same time. W tym samym czasie ślina zaczęła krążyć w jej ustach. And she was trying to start to communicate with people. I chciała móc się skontaktować z ludźmi. It has been amazing to watch God work in many ways like that. Było czymś niesamowitym obserwować Boga działającego właśnie w ten sposób wiele razy. And it did remarkable things for my students. I to doświadczenie miało niezwykle duży wpływ na moich uczniów. Because they came back saying, "God answered our prayers." Dlatego, że wrócili i widzieli, że Bóg odpowiedział na ich modlitwy. We saw him change our own hearts on Friday. Widzieli, jak on zmienia ich serca w piątek. Through things like a bus breaking down. Przez taki fakt, że się autobus zepsuł. And having a prayer meeting in the middle of a truck stop. I przez to, że mieliśmy spotkanie modlitewne na środku parkingu dla ciężarówek. And then we saw him work right there in the hospital. A potem widzieliśmy, jak on działał w szpitalu. Don't you love the Lord? Czy nie kochacie Pana? It's a privilege to be able to serve him. To przywilej móc jemu służyć. And I'm sure we could write a whole library of answers to prayer of just this congregation here. Jestem przekonany, że biorąc wasze doświadczenia, te wszystkie modlitwy, na które Bóg odpowiedział, bylibyśmy w stanie zapełnić całą bibliotekę. From little prayers to maybe lost pens. Od małych modlitw, bo ktoś zgubił długopis. To big prayers to people who are healed. Do dużych modlitw, gdzie ludzie byli uzdrawiani. And the biggest one of changing our lives. I do tych największych, gdzie Bóg zmieniał nasze życie. Now I want to share the story that I didn't tell you last night. Teraz chciałbym powiedzieć historię, o której nie opowiedziałem wam wczoraj wieczorem. This is one of my favorite stories. Jedna z moich ulubionych. And it has a deep meaning to it. Ale ma głębokie znaczenie. This is an old story. Jest bardzo stara. Once there was this man who was what we call a hermit.
Był pewien człowiek, który był pustelnikiem. And he lived way, way up in the mountains. I mieszkał daleko w górach. And he lived all by himself. Żył samotnie. And he never washed his clothes. Nigdy nie prał swoich ubrań. He never took a bath. Nigdy się też nie kąpał. He never cleaned his house. Nigdy nie sprzątał swojego domu. It just stayed dirty all the time. To wszystko było takie brudne przez cały czas. And whenever he'd go to town, i kiedykolwiek jechał do miasta, szedł do miasta, people go, ah, phew, here comes that old yucky, dirty old man. Ludzie uciekali od tego brudnego, śmierdzącego człowieka. Ah, he smells so bad. Śmierdział obrzydliwie. I can hardly stand to be around him. Ludzie nie mogli wytrzymać w jego obecności. And they never would hardly talk to him. I nie rozmawiali z nim. And he wouldn't talk to them. A on nie rozmawiał z nimi. He would only go to town once or twice a year. Szedł do miasta tylko raz, dwa razy w roku. Just to get some food and provisions to take back to his house. By kupić coś do jedzenia, jakieś tam inne sprzęty. Well, one day he's at his home. I pewnego dnia był w swoim domu. And like I said, he lived way up in the mountains. Jak powiedziałem, żył wysoko w górach. Oh, and there he was, all by himself, just he was very lazy, never did anything. Mieszkał tam sam, był bardzo leniwy, nic nie robił. And one day he heard this horse coming up the hill. I pewnego dnia usłyszał konia nadjeżdżającego na wzgórzu. And it went clopty, 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 clop. And he looked out there. Popatrzył. And there was a huge white horse. I zobaczył dużego białego konia. And he looked again. Spojrzał tam znowu. And it was the king. I okazało się, że to był król. And he going, what's the king doing out here? I pomyślał, co mój król, co król tutaj czyni? And oh, horrors! I wtedy zaczął koń. He's stopping at my house. On się zatrzymuje przy moim domu. What am I going to do? Co ja teraz zrobię? So he just stayed and he peeked out the window. I wszedł do domu i zerkał przez okno. And then he heard, anybody home? I usłyszał, czy ktoś jest w domu? Hey, anybody there? Czy ktoś tam jest? And poor old hermit, he didn't know what to do. I ten biedny pustelnik zupełnie nie wiedział, co ma robić. Then he kind of looked out the door. Wyjrzał przez drzwi. And the king goes, oh, hermit, you're home. A król zobaczył go i mówi, o, pustelniku, jesteś w domu. Come on out and talk to me. Wyjdź, porozmawiajmy sobie. Nobody ever wanted to talk to him. Nikt nigdy nie chciał z nim rozmawiać. He didn't know what to say to the king. Dlatego, i on nie wiedział, co królowi mógłby powiedzieć. So he walked on out there. Więc wyszedł na zewnątrz. And the king said, oh, hermit, this is a beautiful place. A król mówi, o, pustelniku, cóż za cudowny krajobraz. You're such a lucky man. Jesteś szczęściarzem. To live out here in this beautiful place. Mieszkać w tym pięknym miejscu. And hermit's looking around. Pustelnik rozejrzał się dookoła. His old, dirty old house. Na swój stary, brudny dom. Doesn't look pretty to him. Nie wyglądał na jakiś cudowny dla niego. But the king was looking over at the valley. Ale król wtedy spojrzał na te wszystkie doliny. And at the mountains way on the other side. I na te wszystkie góry, które były po drugiej stronie. He says, look at that view that you have. I mówi, spójrz na te widoki, które tutaj mamy. That is so gorgeous. Są niezwykłe. You're a lucky man to live up here. Jesteś szczęściarzem, że możesz mieszkać tutaj. Oh, I wish I lived up here, the king said. Bardzo chciałbym tutaj mieszkać, mówi król. Hermit didn't know what to say. I pustelnik nie wiedział, co ma powiedzieć. Finally the king said, hermit, I'm so thirsty. W pewnym momencie król mówi, pustelniku, strasznie chce mi się pić. Could I have something to drink? Czy mógłbyś dać mi coś do picia? Drink? Do picia? Oh no! Nie, tylko nie to. Poor old hermit. I biedny pustelnik. All he had was a dirty old cup. Wszystko co miał to stara brudna jakaś filiżanka. He never washed it. Nigdy jej jeszcze nie mył. And it was all yuck, dirty, dirty. Była strasznie brudna i obrzydliwa. Broken. I w dodatku jeszcze była pęknięta. And his spring, he never cleaned it out. I tam z tyłu znajdował się strumyk, którego on nigdy nie czyścił. Had old dirt and leaves all in the water. Wszystkie liście i brud znajdowały się w wodzie. That's nothing for the king. Nie jest to coś, czym się gości króla. And poor old hermit, he went back inside his house. I biedny pustelnik wrócił do swojego domu. And he's wondering what to do. Zastanawiając się, co mógłby uczynić. And while he's in the house wondering what to do. I gdy był w domu, tak się zastanawiając. The king went away. Król odjechał.
But he will come again, said Hermit to himself. Ale pustelnik wiedział, że król powróci pewnego dnia. I know he will. Wiedział, że tak się stanie. And I must be ready. I wiedział, że musi być gotowy. So Hermit went out and he got himself a piece of wood. Więc pustelnik wziął kawałek drewna. And he carved a nice piece of wood and carved a nice new cup out of that. I zaczął go strugać i udało mu się zrobić filiżankę. Oh, it looked really nice. I powiedział, wygląda dosyć dobrze. Think I'll make one for myself. Myślę, że zrobię jeszcze jedną dla siebie samego. So he sat there and he carved another new cup. I znowu zaczął strugać i zrobił drugą filiżankę. Ah, that's a good job. Niezła robota. And then he went on out to his spring. Wówczas poszedł do swojego strumyka. And he cleaned all the dirt and mud out of the spring. I zaczął wyjmować to błoto i ten cały brud. So the water just ran so clear there. Aby woda, która tam przepływała, była czysta. And then he waited for the king to come again. I czekał na króla, by powrócił. One day, i pewnego dnia, you heard a horse coming up the hill. Znowu słyszycie konia na wzgórzu. Klapty, 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 klap. And he looked out there and it was the king. I zobaczył, że tam znowu jest, znajduje się król. So he got his brand new cup and he went out to the spring. Więc wziął swoje filiżanki i pobiegł do strumienia. He said, "Oh, king, it's good to see you again." Królu, tak dobrze ci widzieć. And the king got off the horse. A król zsiadł z konia. And he took the cup from Hermit. Wziął filiżankę od tego pustelnika. He says, "Thank you, Hermit." I mówi, dziękuję ci. And he drank the water. I wypił tą wodę. Oh. That is the sweetest water I think I've ever tasted. To najsłodsza woda, jaką kiedykolwiek piłem. Thank you. That is so good. Bardzo ci dziękuję. Jest tak smaczna. You're such a lucky man. Jesteś szczęściarzem. I wish we had good tasting water like that down in the city. Chciałbym, abyśmy tak smaczną wodę mieli w mieście, tam gdzie mieszkam. But we just have this old, oh, it's not good water at all. Niestety, ta, którą my mamy, nie jest dobra. Hermit, you are a lucky man. Jesteś szczęściarzem, pustelniku. But you know, I've been really hungry since I was riding today. Ale wiesz co, już od dosyć dawna jadę dzisiaj i zgłodniałem. And I was wondering if I could eat here. I zastanawiałem się, czy mógłbym może coś tutaj zjeść. Eat here? Jeść tutaj? Oh no! Tylko nie to. Poor old hermit. I znowu ten biedny pustelnik. He didn't know what to do. Zupełnie nie wiedział, co ma czynić. All he had was an old moldy piece of bread. To, co mu zostało, to był jakiś stary kawałek zapleśniałego chleba. It was terrible. I to było nie wyglądał on zbyt dobrze. And then he had these old rotten grapes that were there. Miał też zepsute winogrona. And they were all shriveled up. I wszystkie już się pomarszczyły. He didn't know what to do. I nie wiedział, co ma zrobić. And while he was inside wondering what to do, the king went away. I gdy był w domu, zastanawiając się, co ma zrobić, król znowu odjechał. But he will come again, said Hermit to himself. Ale pustelnik powiedział do siebie, on powróci znowu. I know he will, and I must be ready. Wiem, że powróci, a ja muszę być gotowy na ten powrót. So Hermit went and got his axe. Wziął swoją siekierę. And he went out and he started cutting down some trees. I zaczął ścinać drzewa. And finally he took the wood and he split it up. W końcu, gdy ściął drzewa, pociął je na mniejsze kawałki. And he put it on his back and he went into town. Załadował na swoje plecy i zaniósł do miasta. And he took the wood and he sold it at the store. I to drewno sprzedał tam. And then he went and he bought some seeds. A wówczas kupił nasiona. And he bought some flour to make bread. I kupił mąkę, by móc piec chleb. He went back home and he hoed up his garden. Wrócił do domu i zaczął uprawiać ogródek. And he went and he planted all the seeds that he got. Posiał te wszystkie nasiona, które miał. And then he watered them. I zaczął je podlewać. There. And then he took the flour and he made some nice fresh bread. A wtedy wziął mąkę i upiekł świeży chleb. And then he waited for the king to come again. I czekał, by król powrócił. Every day he'd be out hoeing his garden. I każdego dnia spędzał czas w swoim ogrodzie. And he'd bake fresh bread. I piekł świeży chleb. And he'd clean out his spring and make it real nice. I czyścił ten strumień, by był czysty. And then one day, i pewnego dnia, he heard the horse coming up the hill again. Znowu usłyszał konia nadjeżdżającego ze wzgórza. Klapty, 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 klap. And it was the king.
I znowu król. And oh, hermit, he was so happy to see the king. I pustelnik bardzo się cieszył, że go widzi. He got nice fresh water from the spring. Nabrał tej wody w filiżanki. And he had the nice fresh bread that he just made. Wziął chleb, który dopiero co upiekł. And he went out and he pulled out some vegetables from the garden. I powyrywał warzywa ze swojego ogrodu. And he said, "Oh, king, it's good to see you." Powiedział, królu, jak cudownie cię widzieć. And he went outside and he met the king with all the food and the water. I ugościł króla z tym jedzeniem i tą wodą. And they sat out there just looking at the beautiful landscape. I tak sobie siedli i patrzyli na te piękne krajobrazy. And ate the fresh vegetables. I jedli te warzywa. And the nice warm bread. Jedli ten świeży chleb. Oh, it was delicious. I był wspaniały. And they drank the sweet water. I pili wodę. Oh, the king said, "Hermit, what a fine meal." I król powiedział, cóż za niezwykły posiłek. Thank you, thank you, thank you. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. It's so good to be up here with you. Tak dobrze być tutaj razem z tobą. He says, you know, when I'm in the city. Wiesz co, kiedy tak mieszkam w mieście, there are so many things that happen to me. Tak wiele rzeczy mi się przydarza. I'm under a lot of stress. Jestem wystawiony na dużo stresów. There's a lot of big decisions that I have to make. Muszę podejmować wiele ważnych decyzji. It's so good to be able to have friends like you. Jest wspaniale mieć takiego przyjaciela jak ty. I can just come out here and be with you. Dlatego, że mogę tutaj przyjść i być z tobą. And just enjoy someone as my friend. I cieszyć się, że mam przyjaciela. But you know, I have never seen the sun rise over the mountains in the morning. Ale wiesz co, jeszcze nigdy nie widziałem, jak słońce wstaje zza gór. I always wanted to be able to see the sunrise from a mountain top. A zawsze chciałem zobaczyć, jak słońce wschodzi z góry. I was wondering if I could sleep here tonight. I tak się zastanawiam, czy byłoby możliwe, bym przespał się tutaj dzisiaj w nocy. Sleep here? Spać tutaj? Oh no! Tylko nie to. Poor old hermit. Biedny pustelnik. He didn't know what to do. Znowu nie wiedział, co ma począć. He just slept on a pile of dirty old rags in the corner. Spał gdzieś w rogu na brudnych szmatach. That was no place for the king to sleep. To nie było miejsce dla króla. And he's going, what am I going to do? I znowu myślał, co począć? He might have fleas start biting him all over. Może pchły go zaczną gryźć. And the king would be there all night. I wtedy całą noc by się drapał. He didn't know, what am I going to do now? Tak więc, co mam począć? And while he's inside wondering what to do, i tak zastanawiając się w środku tego domu, the king went away. Król znowu odjechał. But he will come again, said ale on znowu powróci, pomyślał pustelnik. I know he will. I wiem, że tak się stanie. I must be ready. I muszę być gotowy. So he went out into the woods again with his axe. I znowu poszedł do lasu ze swoją siekierą. And he cut down some trees. I ścinał drzewa. And he cut them all up into nice poles. I wtedy poukładał je wszystkie ładnie. And he made a nice bed. I zrobił z nich ładne łóżko. And he goes, "Whoa, that's really nice." Myśli, to łóżko jest ładne. I should make one for myself. Zrobię sam dla siebie też takie. So he went out in the woods and he cut down some more trees. Poszedł i ściął więcej drzew. And he made another bed. I zrobił jeszcze jedno łóżko. He says, "Oh, that's really nice." I but powiedział, no są he sat down ładne. On it, but he said, "Ooh, that's hard." Usiadł i myśli, no są trochę twarde. So he went out and cut down some more trees. Więc ściął jeszcze kilka drzew. He split up the wood. Pokroił je na kawałki. He took it on into town. He sold the wood in town. I zaniósł je do miasta i sprzedał. And then he went and he bought some mattresses. I wtedy kupił sobie materace za te pieniądze. Blankets and pillows. Koce i poduszki. And then he decided, you know, my house is really dirty. I wtedy zrozumiał, że jego dom jest bardzo brudny. He had never cleaned his house before. Dlatego, że jeszcze nigdy w życiu go nie sprzątał. Maybe I better get a broom. Może kupił sobie miotłę. So he bought a broom. Kupił ją. Then he bought some paint. Wówczas kupił też farbę. And he bought some flowers to plant in front of his house. I kupił kwiaty, które mógłby posadzić przed domem. And he went on home and he got inside and he started sweeping out the house. I wrócił do domu i zaczął zamiatać swój mieszkanie. It was terrible dusty in there. Było tam mnóstwo kurzu.
And he looked up there, there were cobwebs all over the place. Wszędzie dookoła były pajęczyny. So he cleaned them all down. Oczyścił je. And then he started painting. I zaczął malować dom. Oh, it was looking nice in here. Coraz przyjemniej teraz tutaj jest. And then he painted on the outside. I wtedy zaczął malować dom na zewnątrz. And he planted the flowers all in front of his house like that. I posadził dom, kwiaty przed domem. And he got all done, he says, this is really nice. A kiedy to wszystko zrobił, popatrzył i podobało mu się. And then he took his new mattresses and he put them on the bed inside. Wziął teraz swoje te materace i włożył do łóżek. And he's thinking, okay, now I'm gonna go to bed. I pomyślał, teraz mogę pójść do łóżka. But these were brand new sheets. Ale tam znajdowały się nowe koce. And while he was getting ready for bed, he noticed his body was so dirty. I gdy miał się położyć, to zobaczył, że jest brudny cały. I don't want to get a new sheets. I nie chciał się położyć do nowego czystego łóżka. He'd never taken a bath before. Ale z drugiej strony nigdy przedtem się nie kąpał. He thought, maybe I better go get clean. Może lepiej się wymyję. So he went out and he found his old tub that he had. Znalazł ten stary kran gdzieś tam. He got in there and started scrubbing down. I zaczął się drapać. Szorować. Felt good. I czuł się coraz lepiej. He started washing his hair. Zaczął myć swoje włosy. He thought he had black hair. Zawsze myślał, że one są czarne. Ha, it's white. Okazało się, że są białe. It took him 2 hours to clean his ears. Zajęło mu 2 godziny, by umyć sobie uszy. He had dirt in his ears so bad. Było tam tak dużo brudu. And finally he got all clean. I w końcu był już czyściutki. He goes, ah, boy, I feel great. Ale czuję się dobrze. And then he went and he... All he had were those old, dirty old clothes. I nagle popatrzę na te swoje brudne ubrania. He's going, ah, I don't want to put on those clothes. Nie chcę ich wkładać. But that's all he had. Ale nic innego nie mam. Oh, and he got them, he started putting them on. Zaczął je wkładać jednak. He felt so, oh, it felt awful. I czuł się okropnie. Again, he felt like those bugs were crawling all over him. Just... Czuł, jakby wszędzie dookoła robale po nim pełzały. Oh. So he decided, I can't stand this. Nie mogę już tego wytrzymać. So he went and cut down some more trees. Ściął jeszcze kilka drzew. And he took them into town. Zabrał je do miasta. Sold the wood. Sprzedał. He bought himself some new clothes. I kupił sobie ubrania. Then he went home and he had to take another bath again. Wrócił do domu i wymył się ponownie. Oh, he felt good. I teraz czuł się dobrze. Then he slept in the new bed. I wtedy zasnął w swoim nowym łóżku. And every day he'd hoe his garden. I każdego dnia uprawiał swój ogródek. He'd tend to his little spring. Szedł i czyścił strumyk. He'd bake fresh bread. Piekł świeży chleb. And he waited for the king to come again. I czekał na króla. And one day he heard the horse coming up the hill. I pewnego dnia znowu zobaczył konia na wzgórzu. Klopty, 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 klop. And it was the king. I znowu to był król. And he said, "Oh, king, it's good to see you." O królu, jak dobrze cię widzieć. And they had the fresh bread. I przyniósł ten świeży chleb. And pulled out fresh vegetables. I powyrywał warzywa z ogródka. And they sat down and they talked while the sun was setting. I usiadli i rozmawiali, gdy słońce wschodziło. And then he said, "King, come on in." I on powiedział, królu, wejdź ze mną do środka. And they showed him the brand new bed. I pokazał mu te nowe łóżka. And the king just crawled in. I król położył się na jednym. Oh, it was so good to sleep in the fresh air of the mountain. I cudownie było widzieć, cudownie było spać w łóżku. And early the next morning, hermit went and he started shaking the king. I następnego dnia rano pustelnik poszedł, zaczął króla budzić. It's time to get up. Królu, czas wstawać. Took him on out there to watch. Zabrał go na zewnątrz, by obserwować. The sky started getting pink. Jak niebo robi się różowe. And then pretty soon here came the sun just slowly coming up. A wkrótce pojawiło się słońce, powoli wychodzące. And after they just sat in silence and watched. I siedzieli w ciszy i obserwowali. Finally the king just sat there and put his arm around Hermit. Król w pewnym momencie położył rękę na jego ramieniu. He said, "Oh, friend Hermit." Powiedział, o drogi przyjacielu pustelniku. This makes me want to be a better man. To wszystko, co tutaj widzę, sprawia, że
Chcę być lepszym człowiekiem. Thank you for being my friend. Dziękuję ci za to, że jesteś moim przyjacielem. And letting me get away from the city. I dziękuję za to, że pozwoliłeś mi pozostać za miastem. And spend this time out here with you. I spędzić ten wspaniały czas tutaj z tobą. And you know, whenever hermit would go to town. I kiedykolwiek teraz pustelnik szedł do miasta. People wouldn't go, "Pew, here comes that stinky old man." Ludzie już nie krzyczeli, o, ten obrzydliwy, brudny mężczyzna. They wouldn't say that. Już nigdy tego nie mówili. They would go, "Hey, look, look." A w zamian mówili, popatrz. Here comes the friend of the king. Przyjaciel króla idzie. And everybody knew who he was. I teraz już każdy wiedział, kim on jest. Because he was the king's best friend. Dlatego, że był najlepszym przyjacielem króla. That is the relationship that God wants with us. To jest związek, jakiego Bóg pragnie z nami. And he is in the business of changing us. Bóg zajmuje się tym, by w nas zaszła zmiana. And giving us a hungering and thirsting to be with him. I dać nam głód i pragnienie bycia z nim. And he begins changing things in our lives. I zaczyna zmieniać rzeczy w naszym życiu. And at first we say, "No, I don't want to change that." I na początku mówimy, nie chcę tego zmieniać. I want to be just like I've always been. Chcę być taki, jakim zawsze byłem. But then we find out that it's only for our good. Ale wtedy zauważamy, że to wszystko jest dla naszego dobra. And pretty soon we are living with the king. I wkrótce żyjemy z królem. And the king is living with us. A król mieszka z nami. What was Jesus' name? Jakie było imię Jezusa? Emmanuel. Emmanuel. God with us. Bóg jest z nami. And he wants to be with us. I on chce być z nami. And he wants to clean up all that crud that's in our lives. I chce oczyścić nas z tego całego brudu, który jest w naszym życiu. And sometimes there are these secret closets that we have tucked away in our brains. I czasami secret closet. Yeah, secret closet. You know what a closet yeah, is? Okay. Yeah. But what? Oh, that has dirt and sin that's up there in these secret closets that we keep closed. Aha, aha. Ale czasami mamy te komórki gdzieś tam w nas, które chcemy, by takie pozostały. And we can allow him to break the lock off those doors. I pozwalamy mu otworzyć ten zamek. And he'll go in and he'll clean the closet out. I wtedy on może wejść i oczyścić je. He'll take all the dirt. Może zabrać cały ten brud. All the corruption right out of our lives. Wszystko to, co nieprawe z naszego życia. If we let him. Jeżeli tylko mu na to pozwolimy. And if we continue to invite him to come again. Jeżeli będziemy nieustannie go zapraszali, by przybył. There's only one thing wrong with this story. Jest jeden tylko błąd tutaj w tej historii. Whenever Jesus comes into our lives. Kiedykolwiek Jezus przychodzi do naszego życia, we don't feed him. My nie karmimy Jego as much as he feeds us. Tak, jak On karmi nas. You know, Jesus is very lonely. Jezus jest bardzo samotny. He is lonely for us. Jest samotny z powodu tego, że nie ma nas przy Nim. We many times think about how we might be lonely for him. Wiele razy zastanawiamy, myślimy w kategoriach, jak jesteśmy samotni bez Niego. But his heart aches to be down here with you. Ale Jego serce cierpi i pragnie, by być tutaj z nami. He wishes that he could come and walk these aisles with you. Bardzo chciałby tu przyjść i tymi przejściami tutaj chodzić. But it's necessary that he be doing the ministering in the sanctuary that he's doing now. Ale jest konieczne, by pozostał teraz w świątyni niebieskiej i kontynuował służbę, którą tam ma. So he gives that privilege to the Holy Spirit. I oddał ten przywilej Duchowi Świętemu, who can be everywhere at one time. Który może być wszędzie w tym samym czasie. And we can have God with us. I dzięki temu Bóg może być w nas. As we connect with him moment by moment. Gdy jesteśmy połączeni z Nim w każdej chwili, and the constant cry of our hearts, w nieustannym wołaniu naszego serca, create in us clean hearts, O God. Twórz w nas serce czyste, Boże. Renew right spirits within us. Odnów w nas swojego ducha. Do not cast us away from your presence. Nie odrzucaj nas od siebie. Take not your Holy Spirit from us. Nie zabieraj od nas Ducha Świętego. Restore unto us the joy of thy salvation. I odnów w nas radość zbawienia. And uphold us with thy glorious right hand.
i wznieś nas swoją sprawiedliwą dłonią. And then it says, sinners will be converted unto you. A wówczas, jak czytamy, grzesznicy się nawrócą. And we will truly become i staniemy się prawdziwymi the salt of the world, prawdziwą solą tego świata and the light of the world, i światłem tego świata. Because Jesus will be living in and through us. Dlatego, że Jezus będzie żył w nas i poprzez nas. That's good news. Jest to dobrą nowiną. Shall we pray? Módlmy się. Father, we thank you that you want to be our friend. Ojcze, dziękujemy ci za to, że pragniesz być naszym przyjacielem. And you come on long, expensive journeys so that we can have life. I że udałeś się w tą długą, drogocenną podróż, byśmy mieli życie. Lord, we don't understand that kind of love. Ojcze, nie rozumiemy tej miłości, którą posiadasz. But we thank you for it. Ale dziękujemy ci za nią. And we want to tell you this morning, i chcemy dzisiaj rano powiedzieć ci, that we do love you, że naprawdę ciebie kochamy. And we want to see you face to face. I chcemy zobaczyć się z tobą twarzą w twarz wkrótce. Father, make us tired of living here. Ojcze, spraw, byśmy się męczyli życiem tutaj. And may we long for the water of Canaan. I spraw, abyśmy pragnęli wody z Kananu. Make us hungry to see you face to face. Daj nam głód, do byśmy chcieli zobaczyć ciebie twarzą w twarz. So that we can cast our crowns at your feet. Abyśmy mogli złożyć nasze korony u twoich stóp. And thank you for making it possible that we can be there. I dziękujemy ci, że mamy możliwość bycia przy tobie. And Father, we thank you that you give us wisdom for the asking. Ojcze, dziękuję ci, że dajesz nam mądrość, byśmy mogli prosić. And righteousness. I sprawiedliwość. And sanctification. I uświęcenie. And redemption. I odkupienie. Now please go with us today. Bądź dzisiaj z nami. May we walk in the footsteps of the King. Pragniemy spacerować u stóp króla. May everything that we say and do bring glory and honor to your name. I pragniemy, by wszystko, co wypowiadamy, przynosiło tobie chwałę. Please make us like Jesus. Uczyń nas takim jak Jezus. In Jesus' name. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.